Pan prezydent powiedział, że nie dopuści do przymusu. Tak. Nie dopuści do przymusu. A ponieważ pan minister Niedzielski już nas oświecił, że istnieje różnica między przymusem a obowiązkiem, to rozumiem, że pan prezydent obowiązek tu zatwierdzi, natomiast będzie się to nazywało, że nie ma żadnego przymusu. A to z kolei ja dziękuję za wyjaśnienie. Ja źle zrozumiałem. Pan prezydent się z nami przekomarza. A to jest, pokazuje, ta sytuacja pokazuje, że ile racji miał Józef Stalin, kiedy taką wagę przywiązywał do językoznawstwa. On po prostu wyprzedzał swoją epokę. Musiał przewidzieć, że w Polsce się pojawi prezydent Andrzej Duda.